Tematem wspólnym dla wszystkich tekstów dzisiejszej liturgii jest woda. Skupmy się jednak na bardzo rozbudowanej Ewangelii Janowej, którą spróbujemy nieco rozszyfrować, aby lepiej zrozumieć zawarte w niej przesłanie. Źródlana żywa woda, wydobywana ze studni, to symbol mądrości zawartej w Prawie Bożym. Z Tory czerpie się mądrość niezbędną do życia. Jest ona także bardzo pięknym symbolem pierwszej miłości i zaślubin. To właśnie przy studni Izaak, Jakub i Mojżesz spotkali swoje przyszłe żony. Godzina szósta to południe, czyli czas objawienia Chrystusa jako Zbawiciela. O tej właśnie porze dokona się ono, gdy Jezus weźmie krzyż na swoje barki. W Biblii niezwykle ważne jest imię. W przypadku Samarytanki ewangelista nie podał jej imienia, ponieważ reprezentuje ona cały lud Samarii, który odrzucił przymierze z Bogiem i zdradził go z obcymi bogami. Prośba Jezusa „daj mi pić” przełamuje wszelkie granice między nimi, lecz spotyka się z niezrozumieniem i ironią. Nie ma się zresztą co dziwić reakcji niewiasty. Samarytanie i Żydzi, delikatnie mówiąc, nie przepadali za sobą. W dodatku pora dnia, w której czekał Jezus, jest zupełnie nieoczywista. Zaproszenie Jezusa skierowane do Samarytanki, aby wspięła się na inny poziom myślenia, spotyka się ze zrozumieniem i chęcią poznania tajemnicy i niezwykłości nieznajomego. Pytanie kobiety o Jakuba i jego studnię, która symbolizuje tradycję patriarchów i stare prawo, napotyka odpowiedź Chrystusa, mówiącą o tym, że prawo i prorocy nie wystarczą, aby mieć życie obfite. Będzie to możliwe za sprawą daru Bożego, czyli Ducha Świętego, udzielonego w przyszłości po męce i zmartwychwstaniu. Drugie znaczenie daru Bożego to objawienie się Jezusa poprzez Jego Słowo, wypowiedziane bezpośrednio do Samarytanki. Kobieta po rozbudzeniu przez Jezusa pragnienia życia wiecznego jest gotowa od razu porzucić stare prawo i tradycje ojców. Pan, wypytując o męża, wspomina jej grzech. Pięciu mężów to symbol bóstw, którym oddawali cześć Samarytanie. Nie zeznają oni jednak prawdziwego szczęścia. Gdzie zatem czcić Boga? Na górze Garizim czy w Jerozolimie? Ani tu, ani tam. Okazuje się, że Jezus zapowiada nowy sposób oddawania czci Ojcu poprzez Niego samego. To On jest jedyną drogą do Boga. Będzie to możliwe za sprawą Ducha Świętego posłanego na ziemię. Jezus, jako oblubieniec, przychodzi, by odnowić przymierze miłości ze swoim ludem. Samarytanka przyszła do studni, aby zaczerpnąć wody, a skończyło się tym, że po spotkaniu Jezusa zostawiła dzban i wróciła do miasta, aby opowiedzieć innym o Jezusie. Zrywa ze swoją przeszłością, ponieważ odkryła źródło wody żywej. Jej postawa przynosi owoc w postaci wielu Samarytan, którzy doświadczyli osobistego spotkania z Chrystusem. Piękne świadectwo wiary. Na koniec dwa pytania. Do jakiego działania wzywa mnie dzisiejsze słowo? Oraz co uczynię konkretnie, aby podjęte postanowienia wdrożyć w moje życie?